Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny sierpniowy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Jak wszyscy zdążyli się już zorientować, uwielbiam dobrą polską literaturę, dlatego też kiedy wpadają mi w ręce wspaniałe perełki naszych rodzimych pisarzy, cieszę się podwójnie. Dlatego też dzisiaj mam dla was powieść zjawiskową, taką, która niejako prowadzi dialog z czytelnikiem i odbiega od utartych ścieżek powieści. Specjalnie dla was cudeńko autorstwa Magdaleny Parys, czyli Biała Rika. Nie tak łatwo jest przybliżyć Białą Rikę, dlatego że nie jest to powieść chronologiczna, jest nielinearna, a przez to zupełnie inna. Ale mimo wszystko spróbuję. Mamy lata 80., mamy miasto Szczecin, gdzie nastoletnia Dagmara przygotowuje się do wyjazdu do Berlina, już na zawsze. Ten przymus wyjazdu i strach przed nowym życiem wywołują u niej falę rodzinnych wspomnień. I w ten sposób poznajemy jej przyszywaną babcię Rikę, białą Rikę, tytułową Rikę. Poznajemy jej mamę, tatę, jej nie tatę, przyszywanego dziadka, prawdziwych dziadków, kuzyna, który się moczy. Poznajemy też jego i ma młodszego braciszka i dostajemy taki cały wgląd w małe epizody życia rodzinnego. Dowiemy się o tym, co było, o tym, co się wydarzyło, o tym, co się mogło wydarzyć, albo o tym, co się w ogóle nigdy nie wydarzyło, ale tak wydawało się Dagmarze. Tutaj pamięć dziecięca będzie przenikać się z teraźniejszością. No właśnie, pamięć w Białej Rice to najważniejsze narzędzie do tworzenia własnej narracji i w powieści Magdaleny Parys będzie się wyróżniać kilka jej rodzajów. Pamięć dziecięca, czyli wszystko to, co wydaje się, że było prawdziwe, ale przede wszystkim są to emocje i wrażenia, te najintensywniejsze wszystkich zmysłów. Pamięć rodzinna, to wspomnienia zbiorowe wszystkich tych, których dotyczył dany określony moment w czasie i emocje z nim związane. One mogą się różnić między sobą, te wspomnienia mogą się bardzo różnić, ale mają jeden punkt wspólny. Pamięć kobieca. I to jest taka niewidzialna nić, która łączy wszystkie najważniejsze bohaterki tej powieści. To takie jakby zakodowane odruchy, które sprawiają, że pomimo tego, że one podejmują trudne wybory, to one są zawsze zgodne z ich własnym sercem. Magdalena Parys to przede wszystkim dla mnie genialny magik, czyli kryminał, czyli mocna powieść sensacyjna, a tutaj po Białej Rice nie do końca wiedziałam, czego się spodziewać, bo to jest przecież powieść eksperyment. I powiem wam, że wcale się na tym nie zawiodłam, dlatego że tak to bywa już ze świetnymi pisarzami, że mogą oni od czasu do czasu odejść od swojego ulubionego gatunku i spróbować czegoś innego. Może się to udać, a może się nie udać. W przypadku Magdaleny Parys udało się jak najbardziej. Biała Rika jest absolutnie wyjątkowa, czyta się ją raz, dwa z zapartym tchem, dlatego że emocje bohaterki przechodzą płynnie na czytelnika, przynajmniej na tego wrażliwszego. To piękna i prosta historia rodzinna, nietypowa tak w formie, jak i przekazie, ale przez to jeszcze bardziej fascynująca. Opowieść o rozdarciu, opowieść o kobietach, opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości poprzez wspomnienia. Tak więc, kochani, jeśli kochacie dobrą polską prozę, to nie ma na co czekać, sięgajcie po Białą Rikę Magdaleny Parys. I uwaga, kochani, mam dla was mega niespodziankę, dlatego że Magdalena Parys przysłała dla was 3 egzemplarze Białej Riki do wygrania. A przysyłce na dokładkę towarzyszył taki oto list, w którym mam dla was informację, że ściskam najserdeczniej wszystkim biorącym udział w konkursie, życzę szczęścia i dobrej zabawy, serduszko, Magdalena Parys. I na dokładkę do książek mam dla was taką papeterię od wydawnictwa Znak, też z Białą Riką. No dobra, a teraz zadanie konkursowe, które jest absolutną prościzną. Jakie jest wasze najprzyjemniejsze wspomnienie z lat dziecięcych? Na wasze odpowiedzi pod tym filmikiem czekam do 21 sierpnia do niedzieli do północy i na dniach wylosuję troje szczęśliwców. I to wszystko na dziś. Za Białą Rikę jeszcze raz najserdeczniej dziękuję samej Magdalenie Parys. I wy, kochani, pamiętajcie też, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. I oczywiście, kochani, nie zapomnijcie zajrzeć też dzisiaj na bloga, bo czeka tam na was tekst. Nieco inny niż to, co dzisiaj opowiedziałam w filmiku. A jeśli podobał wam się ten filmik, to oczywiście dajcie łapki w górę. No a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!